znajdujemy się na Meksyku, tym dawnym, słynnym osiedlu budowniczych Nowej Huty, którzy z małych wiosek, miasteczek przyjechali tu szukać swojego szczęścia i tu swoje szczęście znaleźli właśnie w tych pięknych barakach. Tych baraków było murowanych 4, a dodatkowo jeszcze 4000 ludzi, którzy mieszkali tutaj na Meksyku, zamieszkiwało 38 drewnianych baraków. Więc można było sobie wyobrazić, jaki tutaj był bałagan i rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że władza ludowa nie sięgała. Jest stąd ta nazwa Meksyk, która wzięła się od popularnych wtedy westernów pokazujących bezprawie na pograniczu. Dlatego to życie tutaj, powiedzmy sobie szczerze, było takie nad wyraz, można powiedzieć, pionierskie. Znaczy pionierskie do tego stopnia, że na przykład nie rozbierano się z ubrania, żeby tego ubrania nie ukradziono. Bo pamiętajmy, że te wszystkie pokoje w tych barakach były straszliwie przeludnione. No, złodziejstwo też kwitło na dużą skalę, pijaństwo i wszelkiego rodzaju patologie, także tu rzeczywiście było, no, sporo tu było z dzikiego zachodu. Właściwie życie kulturalne do roku 1959 praktycznie tutaj nie istniało. Po przełomie październikowym w 1956 roku starano się jednak wprowadzić tutaj na terenie Nowej Huty nową jakość, szczególnie takim przełomowym momentem był wiersz Ważyka. Reżimowy poeta Adam Ważyk napisał poemat dla dorosłych, gdzie w dość długim tekście znalazł się fragment o Nowej Hucie. Nowa Huta została przedstawiona jako, no, siedlisko zbrodni, głupoty, przemocy. I właściwie ten Meksyk po raz pierwszy został tak dokładniej opisany w tym reportażu Ważyka. Bo jak przyjechał i zobaczył, co jest naprawdę, no to wysmażył taki artykuł, po którym musiał się ukrywać. I właśnie ukrywał się w Nowej Hucie, w barakach robotniczych. Te niewielkie pozostałości po Meksyku, no właściwie dzisiaj już są zabytkiem. Ponieważ lubimy i kochamy murowywać różne tablice, można by umieścić tutaj informację, że właśnie w tym miejscu tutaj był ten hotel robotniczy, może bez gadania o tym, co rzeczywiście tu się działo, bo to, co się działo, zawsze dzieje się i teraz w różnych miejscach, w różnych częściach świata. Natomiast no, trudno to traktować jako zabytek. Zabytek czego? Architektury, może pewnych przemian społecznych, zniewolenia człowieka przez tamtejszy system. Tak jak na przykład uczczono w znakomity sposób, co mnie zresztą rozbawia i ciebie, Macieju, też, Tadeusza Kościuszkę, wmurowując mu tablicę na stacji benzynowej w Pleszowie. Zawsze chciałam. Nie wiem czemu. Czekałam tylko na 18 lat. Zawsze chciałam jakoś pomóc. Nie dam. Tu nie ma odpowiedzi. Tu ja się podpisuję. Podpis sprawdzającego. Wyjmij rękawę, ja się boję. Ja się boję igieł. I prawo, myśleć o dziewczynach, a nie myśleć o tym, że się krew oddaje. Już po wszystkim? Muszę sobie wypić wodę, bo mam za gęstą krew. A jest strasznie dużo, dzisiaj dużo ludzi jest do oddawania. I teraz po słodycze tylko. I do domu. Baczność! Spocznij! Dziś witamy w naszych szeregach dwóch nowych członków, którzy przeszli szereg trudnych, ciężkich szkoleń, a szczególnie testów psychologicznych. Panowie, pamiętajcie, jesteśmy samodzielny pododdział airsoftowo-paramilitarny Kraków. Mimo iż nie jesteśmy związani z policją, to nasze działania muszą być i są w pełni profesjonalne. No to. Maria!
Awaria! Awaria! Gotów? Gotów! Gotów! Awaria! Gotów! Gotów! Góra! Dół! Góra! Dół! Dobra, Marcin! Idźcie już! Lewa drzwi zamknięte! Jeszcze raz to samo, dawać.